Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj przedświątecznie a Arek. Arek jakiś czas temu zasponsorował noktańskie siły uderzeniowe, potem zaprzysiężone szwadrony a i jeszcze i jeszcze strażnicy, strażników Asgardu. Nie, nie, nie tego Asgardu, tylko innego Asgardu. Tak więc zapraszam do słuchania. Arkowi bardzo serdecznie dziękuję, bo wspomniałem, to znaczy on wspomniał, że sprawia mu to ogromną frajdę. Właśnie sponsorowanie takich różnych smaczków ja również się cieszę, mam nadzieję, że wy również posłuchajcie. Noktańskie siły uderzeniowe. Wydaje się mieć w sobie coś ze zjawy, ich wygląd i maniera w zupełności wystarczą, by przerazić każdego człowieka. Tej nocy udowodniono mi jednak, że synowie Noktan należą do najodważniejszych i najlojalniejszych ludzi, jakich miałem szczęście poznać w trakcie tej wojny powiedział komisarz Juliow na temat najazdu Noktan na okupowany przez orków rój Archeron. Noktańskie siły uderzeniowe to nazwa regimentów Gwardii Imperialnej wywodzących się z planety Noktan. Ci milczący wojownicy są ekspertami w sztuce skradania się, infiltracji, ukrywania, nocnych najazdów i w doktrynach walki partyzanckiej. Znaczna większość z nich bardzo dobrze widzi w nocy, a ich ciemna skóra pomaga im w skutecznym kamuflażu. Jako eksperci od infiltracji, Gwardziści z Naoktana zazwyczaj kroczą przed głównymi siłami Gwardii Imperialnej, podkładając ładunki wybuchowe w kluczowych dla odniesienia zwycięstwa miejscach i siejąc zamęt w szeregach wroga. Często, kiedy ich przeciwnik jest już całkowicie zdezorientowany, niewytłumaczalnymi nieszczęściami, jakie dotknęły jego obóz, nagle z mroku wyłaniają się setki przypominających cień postaci, rozpoczynając rzeź. W trakcie III wojny Armagedon w 998 roku 41. milenium noktańskie siły uderzeniowe wykorzystały swoje niezwykłe umiejętności do nękania orków w regionie roju Acheron. Kiedy dla imperialnego dowództwa jasnym stało się, że rój Acheron upadnie, pułkownik Walde, stojący na czele 29. regimentu Noktan nakazał trzem swoim kompaniom zinfiltrowanie miasta. Obarczeni zadaniem toczenia wojny partyzanckiej z orkami, Ci odważni ludzie okopali się głęboko w przypominających labirynt tunelach w podroju Acheron, dzięki czemu byli w stanie uniknąć wykrycia. Co więcej, byli oni w stanie zorganizować stamtąd truch oporu z ocalałych ludzkich mieszkańców miasta. Pułkownik Walde był w stanie utrzymać komunikację z wysłanymi do roju kompaniami, jako że każdej nocy wychodził mu na spotkanie oddział zwiadowczy, który bez większych problemów omijał orkowe patrole. Dla dodatkowego usprawnienia komunikacji jego siły rozstawiły skonfigurowane, przenośne łącza sygnalizacyjne tuż pod nosem orków. To dzięki nim Walde był w stanie koordynować ataki swoich ludzi we wschodniej części miasta. Wschodnie dzielnice roju były głównym celem pułkownika, jako że to właśnie one ucierpiały najbardziej w czasie bitwy z orkami. Rozciągające się na wiele kilometrów kwadratowych pole ruin było idealnym teatrem działań dla jego sił i niezwykle utrudniającym działania orków. Jego najsłynniejsza operacja w walce z orkami Zacheronu przeszła do noktańskich legend, a jej historia została spisana w podręcznikach operacyjnych rozsyłanych po wszystkich noktańskich oficerach. Nakazując swoim kompaniom w mieście skoordynowane działanie z regimentem czekającym przed miastem, podał im dokładną godzinę rozpoczęcia ataku. Celem kompanii w mieście było wyjście z podroju i zaatakowanie wszystkich znanych im posterunków i dróg patrolowych orków naraz. Choć noktańskim siłom uderzeniowym zawsze brakowało skomplikowanego ekwipunku i złożonego treningu, jakimi mogą poszczycić się chociażby kadjańskie oddziały szturmowe, ich umiejętność dokładnego widzenia w nocy sprawiła, iż po zapadnięciu zmroku można było ich śmiało zaliczyć do sił elitarnych. Rozbicie kilku rozproszonych oddziałów orków nie było dla nich czymś wyjątkowo trudnym. Po poradzeniu sobie z nimi, reszta sił Noktan zdołała niepostrzeżenie przedostać się do miasta i podłożyć ładunki wybuchowe w kluczowych punktach miasta, wywierając na orkach ogromne straty jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem ataku. Kiedy ładunki eksplodowały, cała niższa warstwa wschodniej połowy roju zatrzęsła się i zajęła ogniem, choć straty w strukturze miasta były raczej niewielkie na tle jego ogromu, orkowie byli przerażeni i całkowicie zdezorientowani. Do walki u boku 29. regimentu dołączył także 84. i 37. regiment, obejmując ukryte pozycje i oczekując na rozkaz do ataku. Pułkownik wydał gwardzistom dodatkowy rozkaz, na mocy którego mieli nie tyle zacząć zajmować strategiczne miejsca w roju, co po prostu wybić tylu orków, ilu tylko byli w stanie. Kiedy noktani rozpoczęli atak, orkowie praktycznie natychmiast rzucili się do ucieczki, nie będąc w stanie stawić zwartego oporu w obliczu niewidzialnego przeciwnika. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy pełnej liczby wyeliminowanych przez noktan orków, jednak najbardziej rzetelne szacunki mówią o kilku tysiącach zinos, w miarę pokonywania drogi do kolejnych dzielnic miasta rzeź zaczęła ustępować przed coraz bardziej zdeterminowanym oporem orków. Wiedząc, że w otwartej bitwie to orkowie mają większe szanse na zwycięstwo pułkownik Walde nakazał swoim siłom wycofanie się z Akeron, pozostawiając tam osłabione siły orków, które chcąc nie chcąc musiały przeznaczyć sporo czasu i zasobów na odbudowanie swoich pozycji. Od czasu ich śmiałego ataku Noktanie organizowali kolejne najazdy na o wiele mniejszą skalę, zazwyczaj współpracując z kompaniami, które zostały w podroju. Pułkownik Walde. Zgłosił do sztabu wiele dobrze rokujących propozycji ostatecznego odbicia miasta. I dla wszystkich oficerów sztabowych jasnym jest, że jeśli dojdzie do takiej operacji, to imperialne siły biorące w niej udział będą musiały polegać właśnie na noktańskich siłach uderzeniowych. I to tyle jeśli chodzi o noktańskie siły uderzeniowe. Kolejnym, kolejnym, e, kolejną gwardią e, są zaprzysiężone szwadrony Jopalu. Wasz kodeks uznaje za oburzający, wasze oddanie imperatorowi za niedostateczne, a wasze morale za nieistniejące, ale skuteczność waszych strzelców ser jest najwyższa po tej stronie galaktyki. Powiedział kapitan Kocki z Krigańskich Korpusów Śmierci do marszałka Trega z 96 Regimentu, zaprzysiężonych szwadronów Jopalu. Zaprzysiężone szwadrony Jopalu. To nazwa regimentów gwardii imperialnej, zaciąganych z niegdyś idylicznego świata agrarnego Jopal. Prawo tej planety jest bardzo skomplikowane, ale w prostych słowach można je opisać jako nastawione na wyzysk, jako iż każdy obywatel tego świata rodzi się z góry, rodzi się z, z góry nałożonym nań długiem wobec rządu. Z jednej strony wykorzystując zasoby swojej planety w okresie dzieciństwa, każdy mieszkaniec Jopal jedynie powiększa swój dług, jednak z drugiej nie wolno im go spłacać aż do momentu osiągnięcia wieku dojrzałości. Większość obywateli Jopalu spędza większość życia odpracowując swoje długi, zaciągane we wcześniejszym jego etapie. Zaradni mieszkańcy planety znają jednak dwa pewne sposoby na poradzenie sobie z tym problemem. Pierwszym z nich jest zapożyczenie się u lokalnego władcy ziemskiego, a drugim dołączenie do zaprzysiężonych szwadronów. Ustrój na Jopal można określić jako brutalnie sprawiedliwy, ale to właśnie dzięki niemu astra militarum nigdy nie musiało martwić się o rekrutów z tej planety. Zaprzysiężone szwadrony Jopalu są zdane nie tylko z wyśmienitych strzelców, ale i z niezwykłej chciwości swoich gwardzistów. Często pierwszym zdaniem, wypowiedzianym przez oficerów ich jednostek po otrzymaniu raportu z bitwy jest żądanie rekompensaty za poniesione straty. A każdy gwardzista, który zdoła ustrzelić orka, ogłasza to głośno i wyraźnie wszystkim swoim kompanom, zaklepując jego truchło w ramach trofeum i licząc na nagrodę po zakończeniu się starcia. Jako regimenty znane ze świetnych snajperów, zaprzysiężone szwadrony odegrały istotną rolę w trakcie obrony świata roju Armagedon w 998 roku 41 milenium, w trakcie której Jopalanie zostali rozmieszczeni w wyższych partiach roju Tartarus. Dzięki ich nadludzkiej cielności siły orków szturmujące miasto zostały znacznie uszczuplone jeszcze przed przedostaniem się ich armii przez zewnętrzne umocnienia. Zaprzysiężone szwadrony cenią sobie dobrze okopaną pozycję i przywiązują sporo wagi do dobrego zorganizowania, jako iż jest to jedyny znany im sposób na oszczędzanie swoich bardzo ograniczonych zasobów. Sprawiło to, iż w krótkim czasie stali się bardzo niepopularni wśród Fanatycznie nastawionych do swojej służby korpusów śmierci Screech. Mimo diametralnych różnic między przyjętymi przez obie te formacje doktryn, to już przy ich pierwszej, wspólnie stoczonej bitwie okazało się, że ich różne style prowadzenia walki doskonale się uzupełniają, i to pomimo niechęci jednych gwardzistów do drugich. Gwardziści korpusów śmierci czują obrzydzenie na myśl, że prawdziwy żołnierz może walczyć w ramach spłaty długu, zamiast podobnie jak oni, walczyć z poczucia obowiązku wobec imperatora. Co więcej, luźna atmosfera w sztabie oficerów Jopalan jest dla nich czymś trudnym do pojęcia, jednak to wszystko sprawia, że ich formacja jest dla Krigan bardzo wyjątkowa i egzotyczna. Indywidualność jest cechą, którą oficerowie szwadronu. Szwadronów otwarcie gloryfikują, zaś pomysłowość i zaangażowanie żołnierzy jest nagradzane małą, finansową rekompensatą. Z uwagi za, na swoją specjalizację bojową i opalanie poczuli się w roju Tartarus jak w domu. Co więcej, wielu ich żołnierzy dołączyło do milicji roju i umiejętnie wykorzystywało zapasy miasta do walki z orkami. Oddziały Jopalan zdołały m.in. zatruć źródła wody orków toksycznymi odpadami. Ich snajperzy nieustannie siali grozę w ich szeregach, strzelając ze szczytów najwyższych spirali, a w specjalnie przygotowanej na te wydarzenia misji, na to wydarzenie misji, ich żołnierze zawalili wszystkie miejskie wejścia do podroju. Jednocześnie powstałe przy tej misji wyburzeniowej pola ruin i gruzów idealnie sprawdziły się w roli prowizorycznych okopów, za których ogromne sukcesy odnosiły krigańskie korpusy śmierci. Ich spontaniczna i nieskoordynowana aktywność w strefie wojny była traktowana z pogardą przez bardziej tradycyjnych oficerów. Jednak działania Jopalan przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji w roju. Jeden z przykładów ich aktywności zdecydowanie potwierdza zarówno potencjał drzemiący w ich przebiegłości, jak i umiejętność sprawnego korzystania z dostępnych zasobów. Mały oddział niższych rangą japalańskich oficerów zdołał odizolować całe plemię orków, którzy w jakiś sposób weszli w posiadanie kilku imperialnych pojazdów pancernych. Przejęte przez nich transportery zostały oznaczone symbolami czerwonych toporów i obwieszone czaszkami pokonanych gwardzistów, jednak niepodobnie do wszystkich innych dymiących na potęgę i rdzewiejących pojazdów orków, te szczególne maszyny były bardzo zadbane. Wskazywało to na możliwość pojawienia się na polu bitwy technicznie uzdolnionego orkowego lidera. Przybrawszy się, przebrawszy się za ambasadorów z Gwardii Przybocznej nadzorcy Armagedonu, von Straba, jopalscy oficerowie wynegocjowali z orkowym mekiem oddanie orkom trzech imperialnych bazylisków i sporą dostawę amunicji. Orkowy przywódca ponoć, ponoć trząsł się z ekscytacji po przypieczętowaniu umowy. Po dogłębnym sprawdzeniu basylisków i odebraniu amunicji, zapłacił jopalskim oficerom i pozwolił im spokojnie odejść. Ork nie mógł jednak wiedzieć, że podwozia basylisków zostały obłożone ładunkami wybuchowymi ukrytymi pod grubą warstwą zaschłego błota. Kiedy tylko oficerowie dotarli na sam szczyt najbliższej, Miejskiej spirali zaczęli obserwować Meka, który dumnie tańczył z radości, prezentując swój nowy batalion artyleryjski chrztowi Morbadowi. W tym momencie oficerowie nacisnęli zdalne zapalniki, a eksplozja pochłonęła w kuli ognia zarówno zgromadzoną obok bazylisków amunicję, jak i jedną szóstą wszystkich orkowych pojazdów. Pomimo tego sukcesu wysokie dowództwo Armagedonu znało dobrowolne zrzeczenie się trzech imperialnych bazylisków oraz ich zniszczenie za niewybaczalne. Karą dla jopalskich oficerów było pozbawienie ich rangi, mimo to biorący udział w tym wydarzeniu żołnierze szybko stali się najpopularniejszymi gwardzistami w swojej kompanii. Kolejnym regimentem gwardii imperialnej są strażnicy Asgardu. Jeśli chodzi o misję obserwowania i oszacowania sił orków po drugiej stronie kordonu Hemloka, to musicie postawić na strażników Asgardu. Żadna inna armia na planecie nie posiada ani odpowiednich zdolności, ani odpowiedniej wiedzy z zakresu rekonesansu na wrogim terenie, powiedział kapitan Harkavian ze Stalowego Legionu Armagedonu. Strażnicy Asgardu to nazwa elitarnych, konnych regimentów Gwardii Imperialnej, których żołnierze specjalizują się w prowadzeniu zwiadu, kamuflażu i infiltracji. Ci pochodzący z feudalnego świata Asgard, wojownicy są często postrzegani jako prymitywni, niemal dzicy ludzie, a ich feudalny pogląd na świat zdaje się to jedynie potwierdzać. Zaobserwowano jednak, że strażnicy Asgardu mogą poszczycić się wieloma zaletami i mogą być bardziej użyteczni od kompanii zwiadowczej kosmicznych Marines. Kiedy sytuacja taktyczna na polu bitwy jest bardzo płynna, Asgardianie wykorzystują szybkość swoich biologicznie usprawnionych rumaków, będących produktem ostrożnej, selektywnej genetycznie hodowli, nad którą piecze od pokoleń trzymają przypisani do ich regimentów techkapłani. kapłani Niezwykła wytrzymałość ich wierzchowców oraz ich nieustępliwość, połączona z wyinżynierowaną genetycznie odpornością na zadawane im rany i toksyny, sprawiają, że jadący na nich do walki strażnicy mogą śmiało brać udział w bitwach w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i pozostać poza zasięgiem wrogich snajperów, zwiadowców i wszelkich innych wysuniętych sił. W czasie III wojny o Armagedon. W 998 roku 41. milenium umiejętność Asgardian do przetrwania na najbardziej odizolowanych, pozbawionych wsparcia pustkowi okazała się być bardzo przydatna dla wszystkich innych sił Imperium. Zwiadowcy kosmicznych Marines na motorach szturmowych często ograniczały szybko kurczące się zapasy paliwa. Dodatkowo ich siły nie sprawdzały się najlepiej w misjach infiltracyjnych. Terytorium na północ od roju Hell's Obejmujące strefę lądowania jednej z orkowych skał bardzo przypominało strażnikom dzikie ostępy ich rodzimej planety, dzięki czemu czuli się na Armagedonie o wiele swobodniej niż wiele innych imperialnych formacji. Asgardianie byli oczywistym wyborem sztabu właśnie w walkach wokół Helsrich, zwłaszcza wówczas, gdy imperialne dowództwo nie mogło liczyć na siły kosmicznych Marines. Żadna inna armia na planecie nie potrafiła dokonać za liniami wroga tego, do czego zdolni byli strażnicy Asgardu. Choć ich siły na Armagedonie były relatywnie niewielkie, to dzięki ich staraniom Imperium weszło w posiadanie cennych informacji na temat rozmieszczenia sił orków. Pomimo dość późnego pojawienia się ich sił w strefie wojny, siły Imperium uniknęły wielu taktycznych katastrof tylko dzięki ich czujności. Pod przewodnictwem generała Odwina te oparte na oddziałach jeźdźców regimenty zostały szybko rozmieszczone na całym kontynencie Armagedon Secundus. Ich siły bardzo rzadko ścierają się z orkami na głównych liniach frontu, jednak wszystkie raporty sugerują, że strażnicy Asgardu są zdolnymi i zaciekłymi wojownikami, w czym ich dumne rumaki w ogóle im nie ustępują. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, dziękuję bardzo Arkowi za, za sponsorowanie, Dawidowi za e, napisanie tego artykułu. My słyszymy się, mam nadzieję, jutro. Jutro przemówię ludzkim głosem, jutro wigilia, tak więc słyszymy się jutro na pewno. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Wejdź na Patronite Wesprzys projekt.